Hej, hej, witajcie z tej strony Lechu. Zapraszam na kolejny odcinek The Last of Us. W tej chwili uciekamy. Odciągamy ludzi od Joela, który został chory. W domku podaliśmy mu ostatnio penicylinę. Było dość dynamicznie. Jako, że niewiele posiadam, muszę trochę pozbierać. No to chodźcie. Bo nie wiem, czy nie będę musiał ściągnąć wybuchowych strzał z tego, bo tu zarobię za dużo hałasu. Jeśli będę ich używał. Ciekawe, czy tu mnie zobaczy. Tu mnie nie ma, właśnie. Widzisz ją? Pusto, stary. Pytanie, czy pójdzie tu, czy tam? Tu by chyba poszedł. Gdzie ty do cholery jesteś? Jest tutaj, w tamtej chacie. Błąd. Teraz się mam! Nigdzie... Zrobiłem błąd. No tak. Byłem za wolny. Zdarza się. No jak to mówią, trzeba spróbować jeszcze raz. Pusto. Pusto. Jest tutaj, w sypialni! Mam ją! Ruszać się! Nie, że mnie zaskoczył. A ja nie trafiłem. No tak. Do trzech razy sztuka. Nie idzie mi specjalnie, ale to nic. Trochę potrenuję i będzie szło.
No, tylko jedną strzałę, mało. Nic tu nie ma. Widzisz ją? Tu jest! W tamtej chacie! Idź. Nie. Jest tam? Wymknęła się. Hej, rozdzielić się! Słusznie. Bo ja wiem. Czy tak proszę, to nie wiem. Taką trochę w ciuciu babkę. Tylko, że jeśli popełnię błąd, to dla mnie jest dość śmiertelna. Więc... Trzech ubiłem, czwarty gdzieś tu się czai. No, ładnie. Ej, teraz się może pozbieram. Chyba już mi nikt nie będzie przeszkadzał. Będę mógł pozbierać sobie resztę. Zrobić sobie apteczkę na przykład. Jeszcze jedną. Albo mołotowa. A to może mołotowa. Żeby mieć przynajmniej po jednym. To się przyda. To coś jeszcze zostawiłem. Dobra. Butelka się przyda.
Okej. Wiem, że tam w altanie powinien być medalion kolejnych świetlików. Sobie weźmiemy, no tu jest. Na razie w pobliżu nie ma nikogo. I dobrze. Co nie znaczy, że to się zaraz nie zmieni. Nie mam amunicji. To jest chyba do karabinu. Dobra. No to nie jest mi potrzebne. Dobra. Gdzie oni poszli? Pewnie się zaraz znajdą. Znając życie. Tam jeden łazi. Właściwie to nawet dwóch, nawet trzech, kurczę. No, gdzie jesteście? Jeden jest z tyłu, jeden jest z przodu. Ninja. Może tymi schodami? Tak, tak. Najpierw musimy tam dojść. Nie będzie takie proste. Jeden blask do domku. Dobra. Kolejnego mamy z głowy. I jakoś idzie. Tam chyba jeszcze jeden łazi, a tu łazi. Moment, ktoś mnie widział, ale to nic. Rozejrzę się tylko tutaj, czy czasem czegoś nie ma, ale widzę, że tylko cegłówka.
tu jeden łazi. Dobra, prawie go mam. Wybacz. Ale... Tam sobie jeden łazi. Nic nie ma w tym baraku, ciekawe. Jeden łazi tu u góry. Trzeba poczekać. Mam nadzieję, że to jest tylko jeden, a nie ma ich tu więcej, chociaż mogę się zdziwić. No, lepiej niech sobie przejdzie dookoła. Nie wiem, czy ten jest ostatni, czy nie. Wygląda na to, że tak, ale jeszcze sobie tylko tu sprawdzę. Tu jest Max. Po drugiej stronie może coś być. Zobaczymy. Chyba coś tu gdzieś było jeszcze. No bo jest. I dobrze. No dobra. Mamy to jako tako. Wiem, że tutaj gdzieś komiks był, tylko nie pamiętam dokładnie lokalizacji. Na ławeczce chyba. Marsz. Tu na pewno nic nie było. No to trzeba zejść na dół.
O, chyba z tej strony jest w górę. O, tutaj. Super. Dobra. Bóg ósmy, księga ósma. Na razie jakoś idzie. To cholerstwo blokuje mi drogę. Trzeba coś z tym zrobić. Proszę bardzo. Jezu. Teraz da się przejść. Ta droga powrotna. Wytrzymaj, Joel. Obstawcie teren! Upewnijcie się, że nie ukrywa się gdzieś tutaj! Jasne. Gdzie dwóch? Chcę zobaczyć, dokąd podchodzą trzech. Zaczekam. Zaczekam, nie ma sensu. Niech tutaj wróci. Mniej więcej chodzą tymi samymi drogami. Nie fart by był, jakby mnie tamten zobaczył. Postrzelać? Spoko, postrzelamy. Joel nauczył mnie strzelać. Idźcie, osłaniam was.
Ten był chyba ostatni. Mam taką nadzieję. Na to wygląda. Jakoś przeżyłem. Ale było grubo. Nie wiem, czy tutaj na końcu czegoś nie było, ale tam się nie da przejść. Dawało mi się. Dobra. Jeszcze to sprawdzę. Jak się stąd wydostać? Zaraz pomyślimy. Są rzeczy w środku. Dobra, to nic więcej nie ma. Na szczęście tutaj Ellie rusza się szybciej niż Joel. Jest mniejsza, mniej waży. Więc bieganie też jej wychodzi. Dobrze by było się uleczyć. Mam tylko jedną, trudno. Uleczymy się. Dobra. O, nawet się pozbierało. To sobie dwie od razu zrobię. Mogą się przydać. Nigdzie amunicji do pompki, no ale trudno. Da się przeżyć. Okej, teraz tutaj na dół. Nie chciałabym tu utknąć. Kto by chciał? Jak się stąd wydostać? Pomyślimy zaraz. Tu jeszcze coś leży. Przydatne. A zrobimy sobie, czemu nie. Przynajmniej będę mógł wziąć ostrza. Dobra. Jest po tamtej stronie chaty! Jest moja! Chyba nie. Au. Gdzie kurwa idziesz, co? A, chyba mnie ma. Niestety. Dałem się. Nie wyszło mi. Tak, nie ma jej tu. Dzieciaku! Odpuść sobie i odłóż broń! Mamy przewagę! Masz tylko jedną szansę!
Dobra, tylko nie mów, że nie daliśmy ci szansy. Daliście mi, daliście. Szansę. Dzięki za szansę. A nie skorzystam. Moglibyście dać mi po prostu spokój i tyle. Chryste. Służanka. Wybacz. Ale trzeba było odpuścić. Coś zostawił? Szuflada chyba. Ale to jeszcze mogę się cofnąć, to się cofnę, dlaczego nie? Niestety pusta. A u góry? U góry nie ma nic? Nie, nie ma. Dostać. I co, że niby coś na dole? No może. Może coś przeoczyłem. Zobaczmy, co mogłem przeoczyć. Faktycznie była to szuflada. Ale okej. Okay. Niestety pusta. Dobra, to wszystko. Tam coś leży. Zapasy, spoko. Dobra. Spokojnie! Próbuję cię uratować. No już spokojnie, spokojnie. Kanibale. Ludożercy. Jak się miewamy? Super. Proszę. Musisz jeść. Wiem, że zgłodniałaś. Spałaś całkiem długo. Co to jest? Jeleń. Doprawiony świeżym ludzkim mięsem? Nie. Nie, przysięgam. To jest tylko jeleń. Ale z ciebie bydlę.
łatwo mnie osądzasz. Zwłaszcza po tym, ile zabiłaś ludzi ze swoim kumplem. Nie dali nam żadnego wyboru. Uważasz, że my go mieliśmy? Powiedz. Zabijasz, żeby przeżyć. My również. Musimy się troszczyć o swoich, w jakikolwiek możliwy sposób. No i co teraz? Pokroisz mnie na drobne kawałeczki? Wolałbym nie. Powiedz, jak ci na imię. Nie oszukasz mnie, ty gnido. Nie oszukuję. Byłem z tobą szczery. Teraz twoja kolej. Tylko wtedy zdołam przekonać swoich. Przekonać do czego? Że możesz tu zostać. Masz serce. Jesteś lojalna. I jesteś wyjątkowa. Kurwa! Ty głupia dziwucho! Nie rozumiesz, że ty sama prosisz się o śmierć? I co ja mam im teraz powiedzieć? Eli. Co? Powiedz im, że... Ali to mała dziewczynka, która rozpierdoliła ci palec! Jak powiedziałaś? Na drobne kawałeczki. Do zobaczenia rano, Eli. Eli? Policyjna chyba podziałała. Jeszcze wciąż słaby, ale jednak żywy. Dobra, wychodzimy. Gdzie jesteś, do cholery? Zobaczmy, co my tu mamy. Zrobię sobie jeszcze jedną apteczkę. Nie mam broni białej, nie szkodzi. Chyba to wszystko, co tu znajdę. Tam jeszcze może być coś. No i jest. Mamy dwa wyjścia, albo tędy, albo przez garaż, chyba, zaraz zobaczymy. Tak, przez garaż da się wyjść. Wierzyłam, że przez drzwi frontowe też się dało. Tu nic nie będzie. Chyba raczej.
gdzie ona uciekła. Będzie wszystko pozamykane. Więc nigdzie się tu nie dostanę. Ano. Okej, czekacie na mnie. Spoko. Pobawimy się trochę. Czterech. Kurczę. Nieźle. Ciekawe, czy tych dwóch będzie łazić, ale nie wydaje mi się. Chociaż może. Widzę go! Ale mnie zaskoczył z tyłu, no. Muszę mu to przyznać. Że wziął i mnie zaskoczył. Że reszta za szybko nie zareagowała, bo bym miał szybki zgon chyba. Muszę pomyśleć, jak do przejść. Żeby za bardzo nie hałasować. Ruszajcie! Uważajcie na niego! Dobra. Nie ma co płakać. Tam jest dwóch. Czekają. Aż się pojawię. Taką zasadzkę na mnie urządzili. Wiem, że tutaj też było ktoś. Nie wiem, czy dwóch, czy jeden. Może sobie już stąd poszli.
No chłopcy, co jest z wami? Ruszać się. Z łaski swojej. Trochę się rozeszli. Jeden tu lezie. Co to było? Tam jest! To się przyda. Coś rzuciłeś dla mnie? Bo potrzebuję tego i owego, tym razem nic. No dobra. Co jest kurwa? Nic nie jest. Tak. Chyba nic tu więcej nie znajdę. No to szukamy dalej. Dobra, zrobimy sobie. O, trochę części, których wcześniej nie zauważyłem. Dziwne. Jak nie stać, to dlaczego nie? Idziemy dalej. Mam cię, dupku! Wykończyć go! Trzymaj go! Kurwa! Zasadzka. Ale to nie mała Eli, chłopcy. Co Joel? Albo ci zajebie! Czego chcesz? No! Co jest? Nie ruszaj się stąd, kurwa. Dobra. Dziewczyna. Czy ona żyje? Jaka dziewczyna? Nie wiem, o czym mówisz. Skup się, spójrz tu, tutaj. Bo zaraz wydłubię ci to kolano. Dziewczyna. Żyje. Jest Davidem. Gdzie? Wieście! Wieście! Zaznacz to miejsce na mapie i módl się, żeby twój koleżka mówił to samo. Zaznacz. Tutaj. Spytaj się go, to ci potwierdzi. No dalej. Mówię ci. Nie kłamie. Brutalny taki przesuwanie. Pojebało cię! Przecież wszystko ci powiedział!
Nic ci, kurwa, nie powiem! Nic nie szkodzi. I tak mówię, że... Zaczekaj! Pobudka, wstawaj! Idziemy! Zostaw mnie! Przestań się rzucać! Ostrzegałem cię! Jestem zarażona! Jestem zarażona! Naprawdę? Więc teraz ty też. Zobacz! Podwiń mi rękaw! No zobacz! Zabawmy się w to. Jak ty to powiedziałeś? Nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Co to do diabła jest? Powinna już zmutować. To nie jest prawdziwe! Wygląda, kurwa, całkiem prawdziwie! No i dobra, jakoś udało nam się uciec, ale muszę się szybko stąd ewakuować. Bo inaczej będzie ze mną źle. Okej, dam radę. Mam apteczkę. Okej, jak stąd wyjść? Ale to już w następnym odcinku. Dzięki, że byliście, że oglądaliście. Zapraszam do subskrybowania kanału. Dowiecie się, kiedy będą kolejne odcinki, które pojawią się też niedługo. Trzymajcie się, na razie, cześć!